trener i dyrektor sportowy i matchmaker DSF Kickboxing Challenge Robert Łutkowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, późno. DSF Kickboxing Challenge, gala 14 wczoraj, chyba udana jak najbardziej. Chciałbym zacząć o publiczność. Czy był komplet? No bo my byliśmy tutaj, nie widzieliśmy, byliśmy we Wrocławiu, nie widzieliśmy w telewizorze. W telewizorze wyglądało to na komplet, wyglądało, że jest full. I to jest błąd. Byliście tu, a powinniście być tam. Tam też byliśmy z kamerą, klonujemy się. Obejrzeć, nie widziałeś. Jakbyś widział, to byś wiedział, że był komplet, fajnie wszystko się sprzedało, także toror wypełniony po brzegi. No, nie dziwię się, bo taka karta walk i tak naprawdę taka ilość dobrych walk, to była tak chyba do tej pory najlepsza gala w historii polskiego K1, polskiego kickboxingu. Najbardziej utytułowani zawodnicy walczyli, najwięcej mistrzów świata, także nic dodać, nic ująć. Tak jest, no i zawodnicy, powiedzmy, MMA też dali popis. Karol Cyliński, naprawdę dobra walka, tam ta jego lewa ręka tam opadała, mówił Karol o tym w wywiadzie, ale dał sobie bardzo, bardzo dobrze radę. Tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, która walka była słaba, bo w tej karcie walk każda walka zasługuje na to, żeby coś o niej powiedzieć i czasu by nie starczyło, żeby tu o wszystkich coś powiedzieć. Tak, Karol dał bardzo dobrą walkę, tym bardziej, że jest to zawodnik MMA, chociaż bijący się bardzo dobrze w stójce, ale pozostałe walki również zasługują na wyróżnienie. To prawda, mecz Polska-Rosja, bardzo, bardzo udane widowisko. Chciałbym o Pawle Biszczaku, bo ciężki knockout, bardzo widowiskowy knockout. No bardzo widowiskowy, kibice to kochają, szkoda, że jak sam raz ten knockout przypadł na Polaka, tym bardziej, że Paweł wygrywał pierwszą rundę i całkiem nieźle mu szło, no chwila nieuwagi i przypłacił to ciężkim knockoutem, no ale wiadomo, pozbiera się, jak to Paweł jest wojownikiem, pozbiera się i za chwilę wróci dalej do formy i do dalszych startów. Co do Karola Cyńskiego i Daniela Milańczuka, czy zobaczymy ich jeszcze w ringu DSF? Jak najbardziej, mają podpisane kontrakty, także podobają się kibicom, kibice chcą ich oglądać, także my również, bo dają fajne i widowiskowe walki, także na pewno ich zobaczymy, niebawem. Wiadomo, że Różalski i Graham to mocne nazwiska marketingowo, ale czy trener jest zadowolony też z tego, co pokazali w ringu? Czy nie było rdzy, było widowisko? To trzeba by zapytać kibiców. Ja osobiście jestem zadowolony. Kibice lubią duże nazwiska, jak są w ringu. Tym bardziej, jeśli jest to walka wieczoru. Marcin Różalski, super forma, fajnie się pokazał. Fajnie, że wrócił do swoich korzeni, do K1 i myślę, że kibice mogli być zadowoleni z jego występu. Peter Graham uważam, że lepsze zastępstwo sportowe za Jeroma Lebanera. Była to, myślę, że trudniejsza walka dla Różalskiego, niż by miał się zmierzyć z Jeromem Lebanerem. Także myślę, że panowie sprostali na wysokości zadania, żeby tą walkę nazwać walką wieczoru, bo była to walka wieczoru, także myślę, że zasługuje na to miano. Czy Jeroma zobaczymy jeszcze, no bo jednak wszyscy tak naprawdę czekamy z niecierpliwością, czy podejmie rękawice w turnieju Road FC? Jeżeli podejmie, no okaże się, no wszyscy jakby fani, ta krytyka cała, która się na niego wyleje, będzie potężna, bo każdy szuka tutaj drugiego dna jednak z tą galą w Korei. Nie ma drugiego dna, jest naprawdę kontuzjowany. Byliśmy u lekarzy, którzy to stwierdzili komisyjnie, że jest kontuzja. To już na własne ryzyko, jeśli podejmie tam walkę, no to już na własne ryzyko, bo powinien się troszkę jednak przyleczyć. I tak naprawdę, żeby wrócić do pełnej formy, mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy i w końcu dojdzie do tej walki w Polsce, żeby ucieszyć oko polskich kibiców i polskich fanów Jeroma Lebanera. No dobrze, w takim razie to na koniec przypomnijmy jeszcze, kiedy następna gala i kiedy poznamy, do kiedy poznamy pełną kartę walk. Pierwsza gala już jest, mamy mecz Polska-Ukraina, kolejny rewanż w Lwowie, jest to już chyba 5 maja, później następna gala 18 maja, tam walka wieczoru, to już mogę powiedzieć, Jan Lodzik i Juri Żukowski. Mhm. I to przed wakacjami, w cudzysłowie tyle. To przed wakacjami, w cudzysłowie tyle. Jeszcze mamy 1 czerwca, tak naprawdę, kolejną galę. To w Zabrzu? Zabrzu, tak jest. I Michałem Kitą. Tak jest, z Michałem Kitą. Super. Dobrze, teraz w takim razie bardzo dziękuję za poświęcony czas. I do zobaczenia przed, którą jest najbliższy gal na pewno. A będzie ich trochę. Tak? A będzie trochę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.